W poprzednim filmie mówiliśmy o rzucie ortogonalnym na prosto, czy też dokładniej na jednowymiarową podprzestrzeń wektorową L rozpiętą przez niezerowy wektor V, tak jak tutaj, czyli zbiór wielokrotności ustalonego wektora V. To jest to L. Ten rzut ortogonalny był oznaczany przez PL. W ogólności jest to odwzorowanie z Rn w Rn. I tu jest wzór PL zaaplikowany do wektora X. To jest iloczyn skalarny wektora X przez wektor V, podzielony przez taki kwadrat skalarny wektora V, czyli V razy V skalarnie. To jest liczba i ta liczba mnoży nam wektor V. Czyli jasne jest, że to wartość tego rzutu na wektorze X należy do tego L-a, prawda? Bo to jest wielokrotność wektora V. No i tu mamy rysunek w dwóch wymiarach, czyli ta jednowymiarowa podprzestrzeń to jest po prostu prosta, przechodząca przez początek układów współrzędnych. Tutaj mamy wektor V. No i tu mamy x, czyli co, wartość tego rzutu ortogonalnego na x, no to tutaj rysujemy prostą prostopadłą, patrzymy na przecięcie i tutaj ten punkt wyznacza nam wartość tego rzutu na wektorze x. W tym filmie zobaczymy, że ten rzut jest odwzorowaniem liniowym, bo tego jeszcze nie udowodniliśmy, a także znajdziemy macierz takiego rzutu, przynajmniej dla dwóch wymiarów. Zanim to zrobimy jednak, przypatrzymy się temu wzorowi i troszeczkę inaczej go zapiszemy, troszeczkę uprościmy ten wzór. Mianowicie, co to jest V razy V? Tak? Otóż iloczyn skalarny wektora przez siebie to jest długość wektora V do kwadratu. Wobec tego ten wzór tutaj możemy zapisać w następujący sposób. PL od X. Czyli tak, mogę go zapisać X razy V przez długość V razy długość V i razy V. Teraz tę jedną długość tutaj, o, tak, to wezmę jedną, a tu wezmę drugi. Prawda? Widzę, że pewien wektor mi się powtarza, czyli zapiszemy go w ten sposób. To jest X razy V skalarnie przez długość V. Tak, razy wektor V podzielony przez długość V. O, teraz co to jest to? No to jest pewien wektor. To jest wektor o długości 1. Nazwę go U może. No to widzę, że ten cały wzór mogę zapisać w następujący sposób. Że to jest X razy U i razy U. Tak, tu jest iloczyn skalarny, o, gdzie U, długość U jest równa 1. No czyli co to jest U? No U to jest pewien wektor o długości 1 leżący na tej prostej L, prawda? Bo U jest wielokrotnością wektora V. Czyli tu gdzieś mamy, powiedzmy, no, na przykład tu jest to U. No. Teraz zwróćmy uwagę na następującą rzecz, że ten wektor U wyznacza tę samą prostą, co wektor V. Prawda? Mianowicie tutaj ta prosta L jest wyznaczona przez, jeżeli mamy, przez dowolny wektor leżący na niej. Prawda? No i żeby to jakoś tak jasno zobaczyć, no to zobaczmy, że to jest pewien zbiór. Prawda? To jest zbiór wszystkich wielokrotności wektora V. Powiedzmy, że mamy taki wektor V. C jest dowolną liczbą rzeczywistą. No to teraz ja mogę to zapisać troszkę inaczej. Zobaczmy. Zamiast V napiszę V przez długość V, a tutaj napiszę C razy długość V. I C należy do R. No tutaj powstał mi wektor U. No ale dobrze, jeżeli C przebiega mi wszystkie liczby rzeczywiste, to ja jeżeli ja pomnożę to przez pewną niezerową liczbę rzeczywistą długość wektora V, to też mi przebiega wszystkie liczby rzeczywiste. Czyli ja mogę napisać to jako D, U i D należy do R. No i to jest oczywiście to samo co R, gdzie U to jest V przez długość V. Prawda? Wektor jednostkowy leżący na prostej. I wtedy ten wzór nam się upraszcza, tak jak to tutaj jest. To może go jeszcze tu przypiszę. PL od X równa się X razy U skalarnie razy wektor U.
gdzie u, długość u, długość u, to jest 1. No i L, L, prawda, to jest zbiór C, U. C należy do R. Dobrze, no to teraz zobaczmy, że rzeczywiście to ten rzut ortogonalny jest odwzorowaniem liniowym, czyli musimy sprawdzić dwa warunki. Prawda? Pierwszy warunek, że PL, PL na sumie dwóch wektorów to jest suma PL od A plus PL od B, to jest pierwszy warunek liniowości. No i drugi warunek liniowości, że jeżeli ja wektor pomnożę przez liczbę, to ja tę liczbę mogę wyciągnąć niejako przed znak tego rzutu. No dobrze, to sprawdźmy, sprawdźmy pierwszy warunek, czyli tak, PL od A plus B. No i ja może użyję już tego troszkę prostszego wzoru. To jest co? A plus B, czyli za X muszę podstawić sumę dwóch wektorów mnożone skalarnie przez U i razy wektor U. No dobrze, ale iloczyn skalarny, mamy takie prawo rozdzielności dla iloczynu skalarnego, że jeżeli mnożę sumę wektorów skalarnie przez trzeci wektor, to tak jakbym mnożył tu liczby, że mam takie prawo rozdzielności, prawda? Że to jest suma dwóch. O. Razy U. Tak? A plus B razy U to jest A razy U plus B razy U. No i teraz tu mamy, to są liczby i mnożę sumę dwóch liczb przez wektor, więc znowuż mam takie prawo rozdzielności, że ja mogę pierwszą z tych liczb, czyli A razy U, pomnożyć przez wektor U i dodać drugą z tych liczb pomnożoną przez wektor U. Ale co to jest to? No to jak popatrzymy na tę definicję, to widzimy, że to jest PL od A. A to z kolei to jest PL od B. Aha, czyli wartość rzutu na sumie jest sumą wartości, czyli pierwszy warunek liniowości jest spełniony. No i drugi warunek, czyli PL od C razy A. No to znowu wstawiam C razy A w miejsce X tu, czyli mam tak, C A, może dostawię nawias tu wyraźnie, razy skalarnie U, tak? I to wszystko mnoży mi wektor. No ale teraz znowuż, jak iloczyn skalarny ma taką własność, że jak pomnożę wektor przez liczbę, to ja mogę tę liczbę przed iloczyn wyłączyć. Czyli tutaj mamy C, mogę wyłączyć i zostanie mi A razy U. Tu jeszcze dostawię nawias i to wszystko mnoży mi wektor U. Czyli co, teraz to już mam taką sytuację, zamiast sumy dwóch liczb mnożonych przez wektor U, to mam iloczyn, no ale to ja mogę po kolei to mnożenie wykonać, czyli najpierw pomnożyć mój wektor U przez pierwszą liczbę, czyli iloczyn skalarny A razy U, no i to co wychodzi, to mogę tak rozstawić te nawiasy, pomnożę przez liczbę C. No ale to jest właśnie C razy PL od A, no, jeżeli popatrzymy tutaj na ten wzór. Czyli drugi warunek liniowości jest spełniony. Zatem ten rzut ortogonalny jest liniowy, czyli PL liniowe. PL jest odwzorowaniem liniowym, zatem jest wyznaczone przez pewną macierz, czyli istnieje pewna macierz, powiedzmy, nazwijmy ją A, no taka, że PL od X to jest A razy X. A to jest macierz. No w ogólności macierz n na n. Zobaczmy teraz, jak wygląda taka macierz dla, no w dwóch wymiarach powiedzmy, czyli mamy u, nasz wektor u będzie miał dwie współrzędne u1, u2, długość u jest równa 1. No i dobrze, i teraz jak powstaje macierz tego odwzorowania? No musimy podziałać tym odwzorowaniem na kolejne wektory bazy standardowej. W, E2, w R2 mamy dwa takie wektory. E1 to jest 1, 0. E2 to jest 0, 1. No i nasza macierz A ma dwie kolumny. Pierwsza kolumna to jest PL na E1, a druga kolumna to jest PL na E2. No to musimy tak policzyć. PL na E1,
No to używamy naszego wzoru, prawda? To jest iloczyn skalarny E1 razy U i mnożone przez U. Czyli co? E1 to jest 1, 0 razy skalarnie U1, U2. I ta liczba mnoży nam wektor U1, U2. No ale jaki jest iloczyn skalarny? No to jest U1 po prostu, prawda? 1 razy U1 plus 0 razy U2. Czyli to jest U1 razy U1, U2. No, czyli współrzędne tego wektora to jest U1 do kwadratu pierwsza, a druga jest U1, U2. Czyli to jest pierwsza kolumna U1 kwadrat, U1, U2. Druga kolumna, no to jest PL w działaniu na E2. Czyli co, tu będzie tak samo, to napiszę od razu w tej postaci, to jest 0, 1, U1, U2. Mnożone przez U1, U2. No, tym razem to jest 0 razy U1 plus 1 razy U2, czyli U2. I to mnoży U1, U2. No, czyli widzę, że pierwsza współrzędna tego wektora to jest U1, U2, a druga to jest U2 do kwadratu. O! I to jest właśnie macierz rzutu ortogonalnego na jednowymiarową podprzestrzeń rozpiętą przez jednostkowy wektor U. Dobrze, zróbmy teraz konkretny przykład, czyli powiedzmy, że mamy teraz prostą, rozpiętą przez wektor V, który jest, ma współrzędne 2, 1, no i chcemy znaleźć obraz wektora X o współrzędnych 2, 3. Czyli tak, no długość V nie jest wektorem jednostkowym, wobec tego najpierw musimy znaleźć odpowiadający mu wektor U. Długość V to jest no, pierwiastek z 5, czyli wobec tego U ma współrzędne 2 przez pierwiastek z 5, 1 przez pierwiastek z 5, czyli odpowiadająca mu macierz, temu rzutowi macierz A. No to co? To jest tak, U1 kwadrat, czyli 4 piąte, U1, U2, czyli 2 piąte, tutaj też było 2 piąte, a to było U2 do kwadratu, czyli 1 piąta. No i AX, musimy policzyć AX, czyli 4 piąte, 2 piąte, 2 piąte, 1 piąta, mnożona przez wektor x, czyli 2, 3. No to ile tu mamy? Tak, 2 razy 4 to jest 8, plus 2 razy 3 to jest 6, czyli 14 piątych. I potem jest 2 razy 2 plus 3 to jest 4, plus 3, 7 piątych. To jest obraz, wynik działania rzutu na wektor x. Może zróbmy jeszcze rysunek. Czyli tak, mamy tu, tak powiedzmy, tak, 1, 2, 3, powiedzmy, 1, 2, 3. Nasz wektor V to jest 2, 1, czyli 2, 1, czyli nasza prosta to będzie jakaś taka prosta, powiedzmy, pół prostą narysuję, 2, 1. Teraz nasz wektor x ma współrzędne 2, 3, czyli 2, 3. Tu jest nasz wektor x. No i tu jest jego rzut. Ma 14 piątych, czyli to jest prawie 3 i 7 piątych, czyli gdzieś tutaj jest to. Czyli tu jest x, czyli tu jest ten nasz wektor. No to jest to, no, mniej więcej, prawda, taki, tu powinien być kąt prosty. Dobrze, no i chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, mianowicie, no, co się stanie, jeżeli wektor należy do tej prostej? Jeżeli wektor V należy do prostej, jeżeli X należy do prostej L, to co to jest PL od X?
No to napiszmy, prawda? Czyli to jest tak, x razy u razy u, tak? No ale x sam w sobie, jeżeli on należy do u, no to x jest postaci c razy u. Tak? Wobec tego to jest c razy u i wszystko razy u. No ale u razy u to jest u, długość u do kwadratu, czyli 1, czyli to jest c razy u, czyli x. No i oczywiście, jeżeli ten wektor należy do prostej, to jego rzut ortogonalny jest samym tym wektorem, prawda? Jak mam wektor, który należy do prostej i zastosuję PL, no to ten rzut nie zmienia tego wektora. Ale to oznacza, że jak zastosuję PL dwa razy od PL od x, to jest to samo, co jakbym zastosował raz. Czyli innymi słowy, PL złożone z PL to jest PL. Ponieważ złożeniu odwzorowań odpowiada mnożenie macierzy, to macierz tego rzutu ma następującą własność. I zachęcam, żebyście sprawdzili, że ta macierz spełnia takie równanie A kwadrat równe A. No i zachęcam do sprawdzenia tego, czy to dla takiej ogólnej postaci macierzy, prawda? Czy to dla tej ogólnej postaci tutaj, no czy też dla tej konkretnej, która nam tu wyszła. Prawda? Obie te macierze spełniają takie równanie A kwadrat jest równe A.